Witajcie, bracia i siostrzyczki, tu jest Kiniowiec. W dzisiejszym odcinku eksplorujemy nowy teren, szukamy ciekawych miejsc, fajnych widoków. Będzie oprócz wędrówki kuchnia polowa, jak zazwyczaj, a sponsorem dzisiejszego odcinku jest Revolution Race, producent wysokiej jakości odzieży outdoorowej. Można mieć ubrania o wysokich parametrach technicznych i przy tym dobrze wyglądać. Zapraszam.
Nie. Nie. Ale że znalazłem czadowe schronienie. Patrz. Pewno tutaj poproci materiał budowlany. Niektóre nawet już ułożone tak jak trzeba. Troszeczkę dopracować i spać. Tutaj już widać sucho. Miejsce nasłonecznione. Zakryte przed wiatrem. Jest materiał palny. Nic, tylko buszować. Często takie pnie są mokre, a często są spróchniałe i suche. I takie właśnie znalazłem. Dzisiaj będziemy smażyć łososia. Potrzebuje dużo żaru, stąd cieniutkie gałązki nie wchodzą w grę, bo bardzo szybko wystygają. Zanim parzy się kawa, opowiem Wam dzisiaj o sponsorze tego odcinku, o firmie Revolution Race. Firma powstała w Szwecji
powstała przez pasjonatów outdooru mających doświadczenie w fashion. Po wejściu na ich stronę będziecie w stanie w tym się przekonać, bo po raz pierwszy, szczerze mówię, po raz pierwszy odniosłem wrażenie, że ubrania outdoorowe mogą być nie tylko technologicznie zaawansowane, ale być też piękne. Ta ilość wzorów, kolorów po prostu powala. Chcę wam opowiedzieć o swoich spodniach i też o kurtce, ale kurtka za chwilę. Na razie spodnie. Mój model nazywa się GPX Pro i charakteryzuje się taką największą niezniszczalnością, jeżeli można tak powiedzieć. To są najmocniejsze takie spodnie. Te czarne wstawki są z materiału takiego mocniejszego niż jeans nawet. Taki bardzo szczelny i wierzę, że roślinność nie tak szybko z nim się upora. W miejscach kluczowych, jak na przykład tutaj, widać, że warstwa jest podwójna. Natomiast zielony kolor jest elastyczny, rozciągający się i bardziej oddychalny, co pozwala nie czuć się takim skrępowanym, takim ściśniętym, tym sztywnym dosyć materiałem, który chroni nas de facto. Kieszeni. Oddzielna bajka. W poprzednich swoich spodniach, kiedy wkładałem komórkę, to zawsze wystawało, trzeba było jakoś tak ten zamek błyskawiczny naciągać. Tutaj tego nie ma. Tutaj nowoczesny smartfon z tych większych mieści się do kieszeni i jeszcze jest tyle miejsca. Dodatkowo mamy tutaj wentylacyjne otwory i też siatka jest. Nie, że ciało od razu widać. W spodniach to jest o tyle ważne, w kurtce może nie być, a w spodniach jest to o tyle ważne, że jak klesz po was wchodzi, to właśnie dzięki temu, że jest siatka, nie wejdzie do ciała. Bardzo fajna sprawa. Tyłek tak samo jest wzmocniony. Jedna kieszenia. Kieszenie tutaj. Też są kieszenie na kolenniki. Najprawdopodobniej sobie też je zamówię. I co też fajnego, że pod pasem, mam nadzieję, że widać, jest tutaj gumka. Czyli jeżeli pasa nie masz albo pas wykorzystujesz przy pracach obozowych, a też nieraz to pokazywałem na swoich filmach, że się da, że można i warto, to spodnie raczej nie zgubisz. Dalej, bardzo fajna opcja to regulacja szerokości nogawki na miejscu styku z butem. Poza tym jest też hak. I hak też skonstruowany nie tak jak w moich poprzednich spodniach, że on cały czas wystawał. Kiedy nie jest potrzebny, on ma swoją taką wnękę i się chowa. Jego nie ma. Ja po prostu jestem naprawdę pod dużym wrażeniem od kultury wykonania tych spodni. Kiedy trzeba, ten hak wystawiamy. Haczymy. Naciągamy, fiksujemy. I wio. Bardzo wygodne spodnie. Krój, powiedziałbym, taki fit. Co też jest bardzo fajne. Kiedy buszowałem w mundurze, w takim szerokim, czy w maskhalacie, to ta szerokość z jednej strony pozwala bardziej rozmyć sylwetkę, natomiast zawsze o wszystko haczyło. Każdy krzak to zawsze tej tkaniny, ponieważ jest dwa razy więcej i haczyłeś też dwa razy więcej. Tutaj fit, mniej haczysz, kontrolujesz gabaryty, że tak powiem, swojego ciała. Poprzez to, więc naprawdę fajna sprawa. Moi widzowie otrzymują kod rabatowy na całą produkcję Revolution Race.
Informacja będzie w opisie tego filmu. Spieszcie się, bo kod będzie ważny nie tak długo niestety. No i co, teraz napiję się kawy i wrócimy do kurtki. Jest 14, a ja bez śniadania. Tak to jest, kiedy porywa cię natura. Ale nie żałuję, słuchajcie, miejscowość o tyle fajna. Wydaje mi się, wiecie co, że wszędzie da się znaleźć naprawdę fajne, magiczne miejsca. Warto tylko zejść ze ścieżki. To zostawię dla tej, co leży za mną. Nie chcę powtarzać w tej chwili jej imienia, bo od razu i nie da dopracować. Słuchajcie, tutaj nie będę kombinował z żadnymi specyficznymi ziołami. Daję sól i pieprz. Nic poza tym. No i przyrządzimy go jako steak. Teraz opowiem wam o kurtce. Mój model nazywa się Silence Pro Shell. Jest to kurtka wiatro, deszczoszczelna, a przy tym oddychająca. O parametrach technicznych za chwilę. Kurtka sprawia wrażenie w ogóle nie wododeszczoszczelnej, bo materiał jest tak elastyczny, tak przyjemny. Jeżdżę kółkiem elektrycznym, monocyklem elektrycznym w każdą pogodę, stąd mam strój taki stricte na deszcz. No to tam ten materiał jest o tyle sztywny, że nie da się go założyć na gołe ciało. Tutaj ja mam wrażenie, że mam jakąś koszulę bawełnianą na sobie, a parametry będą za chwilę, więc nie sprawia wrażenie takiej, wiecie, pancernej, mocnej kurtki. Jest leciutka. Jest bardzo taka przyjemna na sobie. Co jest też bardzo, bardzo ważnego, to kaptur. Kaptur ma dwie regulacje i to jest mega ważne. Pierwsza to regulacja obwodu głowy tutaj, od góry na dół, ale też z tyłu. To pozwala zafiksować kaptur w taki sposób, że kiedy obracamy głowę, kaptur nie stoi w miejscu, a obraca się wraz z nami. Kolejna bardzo fajna sprawa to tutaj jest taki, no powiedzmy, drucik, nie drucik, giętki, że możemy sobie ustawić kształt tego daszku, żeby nam odpowiadał, i on jest taki delikatnie sztywny, co też jest bardzo, bardzo fajne, więc kaptur na głowie siedzi kapitalnie. Kurtka ma tutaj pod pachami wentylację, przy czym ten zamek jest dwustronny,
Można schodzić od góry na dół i z dołu do góry. Dwie kieszenie tutaj na klacie. Dwie kieszenie tutaj. I jeszcze jedna jest w środku. Na jakieś cenniejsze rzeczy. Oczywiście jest na dole ściągacz. A teraz pokażę Wam kulturę wykonania. Ja naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. No i oczywiście tutaj na rękach ściągacz, na samym końcu rękawa. Nie wiem, jak to będzie w eksploatacji, ale teraz na pierwszy rzut oka to wygląda po prostu rewelacyjnie, jak te wszystkie szwy są podklejane, jak to jest zrobione. Naprawdę super. A teraz o parametrach technicznych. Wodoszczelność na poziomie 15 tysięcy. Oddychalność jest na poziomie 8 tysięcy, co jest bardzo dużo. Klejone szwy, materiał rozciągający się i windstop. Na kurtkę, jak i na spodnie, na cały towar zresztą, macie kod rabatowy, opis filmu i spieszcie się, kto jest zainteresowany. Producent twierdzi, że jego produkcja skierowana zarówno do bushcrafterów, wszelkiego rodzaju outdoorowców, rowerystów, tych, którzy aktywnie wyprowadzają psów. Każdy outdoor według producenta jest właśnie jego dziedziną, że tak powiem. Idziemy jeść rybkę. Jem prosto z patelni. Ma taką delikatną skórkę chrupiącą dookoła, a w środku mięciutkie, delikatne. Leżeć. Dobry pies. Jeść. Widzicie tą rudą plamę po środku kadru? Tam zaraz będziemy strzelać z łuka.
Elis, nie. Elis. Elis! Do mnie, wróć. Do mnie, szybko. Dobry pies, brawo. Super. I tutaj został. Idziemy zobaczyć. Tak, jedna, ta ostatnia weszła tutaj. Ona nie ma ostrza tego, nie ma końcówki. Albo tam zostało, albo nie było, stąd tak krzywo poszło. A tutaj trzy dosyć tak szczelnie weszły. No nieźle. Słuchajcie, moja dzisiejsza przygoda dobiegła końca, niestety. Być może nawet jeszcze na pożegnanie spadnie deszcz, ale byłoby fajnie. Przyszedłem z deszczem i wracam też z deszczem. Zrobiło się zimnie i tak bardzo, bardzo cicho. No i więc na króciutkie podsumowanie. Eksplorowaliśmy dzisiaj nową miejscówę. Ale jak już zaznaczałem, każdy z Was jest w stanie znaleźć naprawdę fajne miejsce. Warto tylko zejść ze ścieżki, przed tym pogrzebać troszeczkę w mapach i naprawdę, naprawdę wszędzie takie miejsca są. Drugi i główny temat sponsorowanej, tak, poświęconej sponsorowi dzisiejszego odcinku, szwedzki producent outdoorowej odzieży Revolution Race. No cóż, testować jeszcze i testować, ale wstępne odczucia są to rzeczy bardzo komfortowe. Jak sprawdzą się z czasem, zobaczymy, ale na pierwszy rzut oka, patrząc na jakość wykonania, patrząc na komfort, jak człowiek się porusza, czy coś go ogranicza, czy nie. Te wszystkie wentylacje, przemyślane kieszenie, pogrubienia, gdzie trzeba. Mam nadzieję, że to będzie działać i przekonałem się jak na tą chwilę i Was też zachęcam. Przypominam, że pod filmem będzie kod zniżka na zakup wszystkich produktów tej firmy Revolution Race. Więc gorąco polecam. No a cała reszta, łosoś, jak wiedzieliście, wystarczy dosłownie 5 minut z każdej strony, sól, pieprz, później cytrynka i pycha. Wydaje mi się, że tak samo jak steak, można go wrzucić bezpośrednio na żar, tylko żar musiałby być takimi grubszymi kawałkami, czyli większe drewno i byłoby git. Chcę na sam koniec podziękować Wam, drodzy widzowie. Chcę podziękować też patronom, sponsorom tego kanału. Wszystkim, dzięki którym ten kanał się rozwija. Dzięki którym jest możliwość pojechać dalej, wejść w las głębiej, przetestować jakieś nowe rzeczy. Dzielić się też z Wami swoim doświadczeniem. Z miłością i wiedzą. Do lasu. Chodźcie.